Witam, z tej strony Poznański Kolekcjoner. Dzisiaj zapraszam Was z okazji 150 subów na kanale, bo tyle już wybiło. Zapraszam na otwarcie pełnego tutaj boksika z najnowszej kolekcji FIFA 365 2017. Mamy tutaj 50 saszetek. Widzimy, że jest to tutaj wydanie na Polskę i Węgry, dlatego też opisy tak na saszetkach są po węgiersku. Otworzymy tego boksika, jednak chyba na raz go nie otworzę dzisiaj, tylko podzielę to na dwa odcinki, żeby też cały film nie trwał zbyt długo, żeby Was nie przynudzać. Bazówek nie będę tutaj pokazywał, jedynie te będę wyciągał od razu karty specjalne i zobaczymy, co się uda wyciągnąć z takiego pełnego boksika. Co tu za karty włożyli, czy na przykład tak jak mamy rary, że występują raz na 25 saszetek, czy w pełnym boksie znajdziemy dwie karty rar. Zaczniemy od tu prawej strony, przeliczę, czy jest 25 saszetek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23. Czy się tu te dwie pewnie z tyłu ukryły. Przejdę jeszcze tą lewą stronę. 8, 10, 24. Tak, tu mamy 25 saszetek. Boksika póki co zamykam. Nic, nie będziemy przedłużać. Lecimy tutaj pierwszą saszetą. Mamy pierwszą kartę specjalną. Jest to karta Gold. Puchar. Futsal World Cup. Karta numer, już Wam mówię, 15. Z tyłu na tej karcie są fajne statystyki. Futsal mamy Brazylia 2012, Brazylia, Hiszpania, w sumie tylko Brazylia i Hiszpania zdobywa to trofeum. Mamy kartę specjalną, jest to logo, karta Fans, czyli klub Badge, logo São Paulo. Mam nadzieję, że jakieś fajne karty powpadają w tym boksiku. Już widzimy pierwszą kartę Multiple. Jest to Next Generation z Leicester, Gray i Amartey. Mamy już trzy typy kart. Gold, Fans i Multiple. Lecimy z czwartą saszetką. Mamy tu instrukcję gry. Jak widzicie, tutaj mamy Graj Online i Jacz Online, czyli w dwóch wersjach językowych, polski i węgierski. Na saszetce tutaj stół, tu akurat nie ma napisane, ale na przykład jak dodawane są do Just Kickitów te saszetki, to są z tyłu po polsku napisane, no i po węgiersku. Tu mamy kartę Defensive Rock z Power Upa Manuela Neuera. I co, ładnie to się rozkłada. Cztery typy kart specjalnych. Może później zrobię filmik jakiś podsumowujący po tym boksie, jakie to karty udało się trafić. Fans favorite Neymar. Jaki to stopień jest na przykład trafienia z pełnej kolekcji poszczególnych kart, jeśli otwieramy całego boksa. Mamy Lucasa Digna, Impact Signing, nowy transfer francuskiego obrońcy do FC Barcelony. Liczę, że tutaj otwierając tego boksa uda się trafić karty, których nie mam.
Mamy tutaj Carlosa Tevez'a, fans favorite. Muszę Dinia zasłonić, bo karty. Fokus mi łapie na jego twarz. Od razu ostrość jest wyłapywana. Tak jak to w przypadku poprzednich edycji, ekspert była duża postać, więc ją wyłapywało. Mamy kolejną inną kartę z typu fans. Debiut Danilo Pereira z Porto. Póki co wam powiem, chyba tylko Dinia nie mam, a reszta kart to powtórki. Póki co słabo to wygląda. Mamy kolejną instrukcję do gry. O, mamy key player, karta power up, key player Thiago Alcantara. Tej karty nie miałem, więc na pewno wyląduje w albumie. Lecimy z kolejną paczuchą. Mamy kolejny pucharek FIFA World Cup. Karta numer 10. Tu mamy wypisane od roku 30. Kto zdobył to trofeum. Widzimy, Niemcy bronią tytułu. Będą broniły tytułu w Rosji. Obecnie trwają kwalifikacje do Mistrzostw Świata właśnie. Mamy kolejną kartę Multipool. Jest to czwórka z Real Madrid, defensive lineup: Daniel Carvajal, Varane, Sergio Ramos i Marcelo. Więc mamy już dwie karty multiple, dwie power up. Ogólnie loga bardzo często jest, że bardzo rzadko można trafić. Jest to ciężkie do uzbierania w całości, ta loga. Tu mamy kartą specjalną, jest Benedikt Huvedes. Fans favorite Schalke. Jak widzicie, karty fans często wpadają, jednak są to zawodnicy w większości. A loga to jest ciężki temat, bo sam poszukuję jeszcze sporo kart z logiem drużyn. A na przykład São Paulo już nie pierwszy raz wpada. O, mamy Fenerbahce, mówiłem o logach i mamy logo Fenerbahce. Jednak jest to moja powtórka. Na pewno. Lecimy z kolejną paczuchą. Gdzie ten rar się schował? Mam nadzieję, że jakiś tutaj będzie. Teraz karta. O, mamy kartę Gold. Czyli zwycięzcę Euro 2016 w Portugalii. Bardzo fajna karta. Dwie takie drużyny, bo w 2016 odbyły się dwa takie większe turnieje: Euro we Francji i w Stanach Zjednoczonych Copa America. Mamy Hektora RR, fansa Sporto. I właśnie na tych kartach Gold dali dwie drużyny, które wygrały te dwa turnieje, zdobyły trofeum. Pierwsza to właśnie Portugalia jako Euro 2016, a druga karta to Chile jako zdobywca Copa Ameryki. Chile obroniło tytuł wywalczony sprzed rokiem, bo to Copa Ameryka było okazjonalne. Mamy teraz tutaj kolejną kartę, fajna karta Goal Machine, karta z cyklu Power Up, Aubameyang z Borussii Dortmund. Lecimy z kolejną paczuchą. Szybko idzie, powiem wam, to otwieranie tych saszetek. A mamy Estebana Cambiasso. Zawodnik tutaj, weteran, jako fans, weteran z Olympiakosu. Olympiakos Pireus, grecka drużyna. Widzę, mistrzów nie gra. Zostali wyeliminowani. No i tu power up powinien być, a tu mamy kolejną kartę specjalną, jest to Kane, Rooney i Sterling, karta multiple, a
Attacking Trio z Anglii. Bazóweczki odkładamy na dół, na bok. Przepraszam. Lecimy z kolejną paczuchą. Tu mamy kolejną kartę z instrukcjami i kartą specjalną jest Mempalis Mendy. Nowy nabytek Leicester City, karta Gold, numer 19. Fajna karta, nie miałem jej. Na początku Dean wpadł, teraz mamy kolejną twarz z Golda. Wpadły dwa puchary zwycięzca. I kartą specjalną jest karta Jeffreya Schlupa, zawodnik z Leicester City. Karta Dynamo. Karta Power Up, fajna karta, nowość u mnie, zostało 5 saszetek, 20 saszetek już otworzyliśmy, czy w którejś z tych saszetek będzie karta rare, karta rzadka lub jeszcze jakaś fajna. Tu mamy Riyata Mahreza, karta debiut, karta fans favorite z Leicester City. Jak widzicie, przeważają te karty, typowe karty fans favorite, albo te z końca albumu, karty weteran albo debiut. Tu mieliśmy Leicester, tu mamy Power Upa z Leicester, Mahreza i nowy nabytek z Leicester, więc widzimy, że tutaj trafił się boksik z mistrzem Anglii, a tu jeszcze Schmeichel, o, Ahmed Musa, widzicie, mówię, że boksik Leicester i Ahmed Musa również nowy nabytek, nigeryjski napastnik, nowa twarz w Leicester City, więc sporo kart z Leicester, no to jeszcze niech się logo trafi z Leicester, zobaczymy czy będzie, lecimy, tu mamy Iguaina, a kartą specjalną, jest rare, widzicie. W sumie te dwie saszetki chyba przekładałem z tej lewej strony, bo chyba przejechały, więc chyba to była ostatnia saszetka tu z tej takiej prawej strony, co nie przejechała. Mamy Rara, Diego Simeona, legenda Atletico Madryt, bardzo fajna karta, karta numer 7. Jej nie miałem, więc wyląduje w albumie na pewno. No, jestem zadowolony. Jedną kartę RAR udało się trafić. Liczę, że w tej drugiej części openingu również będzie. Mamy teraz Danego z Zenit Sankt Petersburg, karta Dynamo. I ostatnia saszetka, bo już będę otwierał teraz tej drugiej części, już 13 minut tutaj filmik trwa. Nie będę przedłużał. Mamy instrukcję w tej ostatniej saszetce, zasady gry. I mamy ostatnia karta, logo Chile, karta z typu fans, team logo, to logo już też miałem, więc akurat pecha mam co do tych kart. Może takie krótkie podsumowanie pod tym filmikiem. Mamy zwycięzcę jednego, Portugalia, Euro 2016, mamy dwa puchary, mamy trzy impakty. Dwa z Leicester, jeden z Barcelony. Czyli mamy 3, 5, 6 kart Gold. I jedną kartę Diego Simeone. Jest to rar karta. Mamy 5 kart Power Up, z czego mamy dwie karty Dynamo, Schlupa i Danego. Jedna karta Goal Machine, Pierre-Emerick Aubameyang. Key player Alcantara i defensive rock Neuer. Mamy trzy karty multiple i mamy tutaj każdy inny typ. Next generation, defensive lineup i attacking trio. Więc fajnie. Mamy trzy loga, z czego jedno jest klubowe, reprezentacyjne, przepraszam, Chile i dwa klubowe. I mamy najwięcej tu kart tych fans. Rozdzielę to na karty fans favorite. Mamy Tevesa, Neymara, Juvedesa i Hectora Herrera. I
trzy karty z tego końca. Mamy dwa debiuty. Są to Danilo Pereira i Riyad Mahrez i jeden weteran Cambiaso. Myślę, że no i mamy taką stertę, taki plik kart bazowych po otwarciu 25 saszetek. No myślę, że najciekawszy traf to ta karta RAR Diego Simeone. Mam nadzieję, że w drugiej części boksika również jakiś RAR się znajdzie. Dzięki wielkie za uwagę. No zapraszam Was na drugą część z otwierania tego boksika. Kolejne 25 saszetek, które zostało. Ja zapraszam Was na kolejny filmik z moim udziałem. I pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Hej!